Okazja czyni złodzieja. Otwarta, niedbale przewieszona przez ramię torebka, a w niej portfel, dokumenty i klucze ułatwiają zadanie złodziejowi. Pamiętaj, gdy wychodzisz, trzymaj torebkę przy sobie, zamkiem do siebie, a nie na zewnątrz. Portfel włóż w bezpieczne miejsce. Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu. Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem. Jeśli padłeś ofiarą kieszonkowca, natychmiast powiadom policję pod numer alarmowy 112. Helenko, pójdziesz do banku? Krysiu, proszę torebkę zasunąć. Krysiu, proszę załóż torebkę przed ramię, tak jak uczył pan policjant. W przypadku wypłaty gotówki z bankomatu upewnij się, czy nie jesteś obserwowany przez podejrzane osoby. Zawsze staraj się zapamiętać numer PIN do swojej karty bankomatowej. Nigdy nie zapisuj go bezpośrednio na karcie, ani w innym widocznym miejscu. Nie noś ze sobą więcej gotówki, niż będziesz potrzebował w najbliższym czasie. Seniorze, postaraj się, aby przy wypłacie pieniędzy towarzyszył tobie ktoś z rodziny bądź znajomych. Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty. Seniorze, to tylko film. W rzeczywistości przestępca może być bardzo groźny. Pamiętajcie, gdybyście zostali zaatakowani, głośno wzywajcie pomocy. Pamiętajcie o numerze alarmowym 112. W takich chwilach wasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Bądźcie ostrożni i czujni. Bezpieczeństwo zaczyna się w waszych głowach.